Poranka dwójki. Jest z nami Monika Wasowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo miło Panią gościć w Czasowym Poranku Dwójki. Będziemy, główną postacią, o której będziemy rozmawiać jest mężczyzna, którego Państwo usłyszą teraz. Nazywam się Józef Hen. Zapraszam Państwa do kina Iluzjon na filmy według mojego scenariusza i z dyskusjami ze mną od 24 sierpnia do 1 września. A te dyskusje, te spotkania będzie prowadzić, moderować Monika Wasowska. O co chciałaby Pani spytać Józefa Hena w kontekście tego, co będzie pokazywane na festiwalu albo poza tym kontekstem? Chciałabym się dowiedzieć. Poznać kulisy powstawania filmów, do których scenariusze pisał Józef Hen. Cały ten przegląd zrodził się tak naprawdę z, z sympatii czytelniczek. Mm -hmm. Bo ja chciałam obejrzeć film Don Gabriel, który jest właściwie nieosiągalny. Trafiłam do Filmoteki Narodowej. Tam spotkałam panią Annę Witek, która również okazało się jest czytelniczką Józefa Hena. I z takiej miłości do autora i do jego dzieł zrodził się pomysł, żeby zorganizować przegląd jego filmów. I chciałabym się dowiedzieć od pana Józefa Hena, jak powstawały filmy, na ile bo przecież ja oglądam i czytam i widzę, że nie zawsze scenariusz jest... To, co widzę na ekranie jest zbieżne z prozą, którą znam. Mhm. Chciałabym poznać takie kulisy, jak on jako autor odnosi się potem do swojego dzieła, bo wydaje mi się, że scenarzysta ma bardzo trudną rolę. Autor scenariusza, znaczy autor, autor scenariusza na podstawie w... własnego... Tak, tak. Jednak reżyser w momencie przejęcia tego utworu często może robić wszystko mhm. i nie zawsze słucha się Scenarzysty. No, takie to jest prawo tej sztuki. Więc zapytam na pewno, jak autor się do tego odnosi. Sam Józef Hen ma także doświadczenia reżyserskie, i wtedy tak. myślę, że był spokojny o to, jak będzie wyglądało ostateczne dzieło, ale miał też na koncie swojej bogatej drogi filmowej takie realizacje, z których był bardzo zadowolony i bardzo dobrze mu się współpracowało z reżyserami. Sam autor wybrał pozycje, które będziemy oglądali w trakcie tego przeglądu, co jest uważam bardzo cenne. Wiedział, że ma do zagospodarowania pięć wieczorów. Ja od razu zasugerowałam, że może dobrze byłoby zawalczyć o pokazanie jednego spektaklu mm -hmm. teatralnego i będzie. Ja, Michał Zmonteń mm -hmm. z Teatru Telewizji. Też nie ma innej możliwości, żeby zobaczyć ten spektakl, tylko właśnie na tym przeglądzie. Yy, także na myślę, na szkoda, ale myślę, że dzięki temu będziemy mogli porozmawiać o tych książkach biograficznych autorstwa Józefa Hena, znakomitych. Ten oboju, wątek czy... i w ogóle prozę, nie tylko prozę Józefa Hena kształtuje jego autobiografia, co, o co zresztą, czemu Zresztą nie trudno się dziwić, ale jak pani myśli, co, co ją wyróżnia pośród literatury, prozy, scenariuszy tamtego czasu, mówiących często, odwołujących się do, do, do wątków autobiograficznych i historycznych? Jest coś takiego? Ja myślę, że to jest bardzo szczera proza, przepełniona mądrością właśnie wynikającą z tych doświadczeń, ogromną życzliwością dla człowieka. A wydawałoby się, że po tylu przejściach niekoniecznie można mieć w sobie tyle pogody, Mnie ducha. Mnie to zawsze też zastanawiało, bo to nie jest jedyny przypadek tego pokolenia, pokolenia urodzonego w latach 20. 20. Które no, przeżyło naj, najgorsze, co można sobie wyobrazić, a często w powojennej rzeczywistości odnajdowało się z przymrużeniem oka i z poczuciem humoru. No, to chyba jest... jedyna możliwość, żeby właśnie z tym poczuciem humoru um, mm -hmm. przebrnąć przez takie lata. Pan Józef Hen dalej ma ogromne poczucie humoru. Spotkania z nim są wielką przyjemnością, a to jest ważne, że w trakcie tego przeglądu będzie z nami oglądał wszystkie projekcje, a potem będziemy będzie rozmawiać. Będzie można go zapytać. Tak. Jak pani myśli, o co mm, młody. Powiedzmy, widz, na którego, dla którego ta historia jest już równie odległa, co historia starożytnego Rzymu. Może zapytać, o, o najprostsze wszystko. pytanie zadać, mhm. czy to prawda to wszystko, co jest pokazane? Bo to czasami wygląda niewiarygodnie. Mhm. A to są szczególnie te filmy oparte na przeżyciach, są bardzo prawdziwe są oparte na wydarzeniach, których albo uczestnikiem, albo świadkiem był Józef Hen. Ta życzliwość do człowieka jest chyba kluczem do... Tak, ale też w tej prozie są znakomite dialogi i to bardzo się przydało, myślę, w pisaniu scenariuszy, no bo przecież scenariusz to jednak są najczęściej relacje między ludźmi i pan Józef Han, jak pisze, podkreśla to w swoich dziennikach, z których można się bardzo wiele dowiedzieć o samym procesie powstawania, że słyszy swoich bohaterów. Mhm na przykład w, przypa w przypadku filmu Królewskie sny serialu którego pierwsze odcinki obejrzymy powiedział że to jest serial w którym wielu aktorów a przede wszystkim Gustaw Holoubek po prostu jest idealnym Wyrazicielem tych jego wyobrażeń. Tak, i Gustaw Holubek, Holubek zgodził się w, w, wziąć udział w tym serialu, chociaż przy swojej całej niechęci do kina historycznego, z jego posągowością i taką powagą strasznie. Hmm, Ponurą, właśnie dlatego, że, że postać wydała mu się i wielowymiarowa, i, i zabawna też. I ten serial został doceniony, jak sądzę, słusznie przez no, krytyków. Myślę, że tak. Szkoda, że nie można go oglądać, bo nie ukazał się na DVD. Więc tu będziemy mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek. Znakomity. Proszę koniecznie zwrócić uwagę na przykład na relacje y Władysława Jagiełły z Jadwigą, ze swoją córką. Jakie to są piękne i wzruszające rozmowy, takie pełne właśnie rodzinnego Ciepła. O to też zapytam, bo wiem, że y, Józef Hen bardzo kocha swoje dzieci i wnuki i myślę, że to też znalazło tutaj odzwierciedlenie. Y, przedwstępna puenta tej rozmowy jest taka, że to warto wybrać się na festiwal między innymi i, i oglądać te projek projekcje. Między innymi dlatego, że nigdzie indziej Państwo tego nie zobaczą, tak. być może przez długie lata, a gdzieś to wciąż w archiwach telewizyjnych się znajduje. Znajdują się takie wspaniałe produkcje, jak chociażby właśnie Królewskie Sny. Pierwszy odcinek będzie można zobaczyć 28 tak. sierpnia. Grzegorz Warchoł jest reżyserem tego serialu. Podobnie jak serialu Życie Kamila Kuranta. Pierwszy odcinek będzie można również oglądać tego samego dnia na początek Krzyż Walecznych. Debiut. Debiut. Tak, bardzo jestem ciekawa, jak w ogóle w jaki sposób, podejrzewam w jaki sposób, ale chciałabym to usłyszeć od Józefa Hanna, w ogóle trafił do filmu. Dlaczego zaczął mhm. pisać scenariusze? Krzyż Walecznych, tutaj jest ta rozbieżność pomiędzy pierwowzorem literackim, dosyć duża, ale pewien duch i sam pomysł został zachowany, więc o tym myślę, porozmawiamy. Wspaniały film będzie pokazany w poniedziałek, to jest kwiecień. Wspaniała książka i rzeczywiście mhm. y, znakomity film pokazujący takie nieporuszane, myślę, w tego typu y, prozie i w tego typu filmach wątki dylematów żołnierzy, kiedy właściwie wojna już jest wygrana, a tu jeszcze każą ginąć mhm. i jak się zachować. Tam jest znakomita rola y, Franciszka Pieczki, debiut mhm. jego filmowy, czy Tadeusza Kondrata. Wspaniała, szekspirowska kreacja. No, i będzie wspomniany Jan Michał z, z Monteinu, 30. Spektakl telewizyjny. spektakl telewizyjny. No, i na finał Don Gabriel. Film, który najbardziej ceni autor scenariusza. Jest to adaptacja, ale uważa, że to jest najwybitniejszy, najwspanialszy film, zgodny z jego pomysłem. Mhm. No i też znakomita rola. Myślę, że w ogóle Józef Hen ma szczęście. Nie zawsze miał wpływ na obsadę, ale ma szczęście do. To były do też czasy, swoich... kiedy o dobrą obsadę nie było wcale aż tak trudno. To prawda, to prawda. Tam Bronisław Pawlik znakomicie się Znakomity. zaprezentował. Chociaż w dalszym ciągu jeszcze jest w naszym kraju wielu wspaniałych aktorów. Ale może nie ma tak znakomitych scenariuszy? bardzo możliwe, że tak rzeczywiście jest, więc tym bardziej zapraszamy Państwa na festiwal Warszawa Zingera, w ogóle na cały festiwal. Jak Pani patrzy na, na przeszłość? Bo to jest jakiś rodzaj też podróży w czasie, wizyta na tym festiwalu, te, te miejsca, przestrzeń, miasta, która ja, zachowana w jakimś promilu. Ułamku. Ja uwielbiam przeszłość, ja się zajmuję na co dzień przeszłością, bo ona jest, daje mi taką odskocznię, mam szansę Przebywać z kulturalnymi ludźmi, z piękną muzyką, ze wspaniałym słowem. Także ja bardzo lubię zanurzać się w przeszłości, a festiwal Zingera daje taką możliwość. Chociaż tych możliwości znowu daje tak dużo, że aż byłam przytłoczona, kiedy na konferencji prasowej opowiadano o wszystkich, albo właściwie o części. Mhm. Jest ich bardzo dużo. Mam nadzieję, że miłośnicy Józefa Hena zdecydują się czasami wybrać jednak film. W tej ofercie przytłaczającej wręcz, i, i że się spotkamy. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo my, no, jak mamy się uczyć, jak żyć, jak postępować? Myślę, że dobrze czerpać z takich dobrych wzorów. I jeżeli się spotykamy z Józefem Henem i widzimy właśnie ten jego stosunek do życia, a już trochę wiemy o jego życiu, to może warto wyciągnąć z tego wnioski na co dzień. Z całą pewnością tak. Z całą pewnością warto też wracać do dobrej literatury i przy, nie wracać, a wręcz ciągle w niej być. A to jeszcze właśnie, a propos literatury, na tym przeglądzie będzie można kupić przedpremierowo wydane właśnie Nowolipie, razem mhm. z najpiękniejszymi latami Nowolipie, czyli Wspomnienia i. Z Muranowa. Tak, i, w, i najpiękniejsze lata czyli książkę w, opartą o wydarzenia z życia Józefa Hena. Będą także inne książki w tej chwili dostępne na rynku i będzie szansa zdobycia autografu, więc myślę, że też z tego powodu warto się tam pojawić. Polecamy Państwu spotkania z Józefem Henem już od jutra, które prowadzić będzie Monika Wasowska. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę wizytę w jazzowym poranku dwójki. A na koniec jeszcze muzyka, którą wybrał gość. Co Pani? Ja uwielbiałam i uwielbiam dalej wandę warską. Miałam szansę ją poznać i nawet troszeczkę życia jej, wiary w życie jej przywrócić, a zaczęło się wszystko od zachwytu nad wokalizą właśnie z filmu Pingwin, którą chciałabym, żebyśmy posłuchali. Proszę bardzo.